Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie na konferencję prasową. Wraz ze mną są dziś przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, radny Rady Powiatu Michał Solecki oraz radny Rady Miejskiej Mirosław Różewski. Konferencję zwołaliśmy w sprawie sytuacji Kępińskiego Szpitala, dramatycznej sytuacji. Kępiński Szpital boryka się z olbrzymimi problemami, o których nie sposób już dziś nie mówić. Zadłużenie szpitala wynosi 5 milionów złotych, a prognozuje się, że na koniec roku będzie to zadłużenie wynosiło 12 milionów, co przy budżecie 41-milionowym jest kwotą olbrzymią. Jeszcze po roku 2014 wynik finansowy był dodatni, ale ostatnia kadencja Rady Powiatu spowodowała zapaść w kępińskim szpitalu. Warto przypomnieć, że był to do niedawna szpital, który wiódł prym w regionie. Zazdrościli nam go mieszkańcy okolicznych miejscowości Oszczeszowa, Wieruszowa, Sycowa. Śmiało też w niektórych dziedzinach mógł ten szpital konkurować z ostrowskim szpitalem. Tymczasem w ciągu czterech lat kępiński szpital dorobił się ogromnego długu. Mało tego, brakuje specjalistów i lekarzy do obsadzenia chociażby dyżur w nasorze czy na tak zwanej wieczorynce. Istnieje obawa o dalsze losy porodówki, bo w tej chwili liczba porodów spadła i nie gwarantuje rentowności. Obecnie nieudolna polityka rządów Prawa i Sprawiedliwości pogłębiła fatalną sytuację. Służba zdrowia jest dramatycznie źle finansowana. Odczuwają to w różnym stopniu szpitale w całej Polsce. W niektórych placówkach, jak na pewno śledzicie doniesienia medialne, brakuje nawet na podstawowe leki ratujące życie pacjentów. Pragnę poinformować, iż skierowałam do Ministerstwa Zdrowia interpelację o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zwiększenia nakładów finansowych na służbę zdrowia oraz do systemowego rozwiązania problemów. Najważniejsze kwestie, jakie poruszyłam w interpelacji, to olbrzymie niedofinansowanie w ochronie zdrowia, zasady finansowania świadczeń po wprowadzeniu sieci szpitali, ryczałty i nadwykonania, brak środków na pokrycie podwyżek dla personelu medycznego, niedobory kadrowe lekarzy i pielęgniarek, nieogłaszanie konkursów na nowe świadczenia, a jedynie na kontynuowane oraz udzielanie kontraktów dla niepublicznych podmiotów. My jako Koalicja Obywatelska jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, co się dzieje obecnie w kępińskiej służbie zdrowia. Jesteśmy pełni obaw o losy naszego szpitala, a przede wszystkim o zdrowie mieszkańców powiatu kępińskiego i o ich bezpieczeństwo zdrowotne. Dodatkowo w kępińskim szpitalu oprócz galopującego zadłużenia mamy także do czynienia z szeregiem kuriozalnych sytuacji. Oto bowiem z niezrozumiałych przyczyn obecny zarząd powiatu kępińskiego, będący kontynuacją poprzedniej koalicji, a odpowiedzialny za funkcjonowanie szpitala, ukrywa całą tę sytuację przed opinią publiczną. Zamiast debatować i próbować rozwiązać problemy szpitala, zarząd powiatu debatuje nad anonimami, których miejsce tak naprawdę powinno znaleźć się w koszu na śmieci. Doszło do sytuacji, gdzie rolę nieudolnego menadżera szpitala przejął obecny starosta, który w zasadzie nie rozmawia z dyrektorem szpitala, nie informuje go o niczym. Starosta pozbawił decyzyjności dyrektora szpitala, mało tego, w karygodny sposób pozwala sobie na publiczną krytykę i lekceważenie dyrektora szpitala. Kolejna sprawa. Starosta zlecił audyt w kępińskim szpitalu za blisko 64 tysiące złotych, który owiany jest wielką tajemnicą. Do tego stopnia, iż nie wiadomo, jaki zakres obejmuje, a dyrektor szpitala dowiedział się o nim przez przypadek. Pytam zatem starostę, czego dotyczy audyt i jakie firmy złożyły oferty. Pismo w tej sprawie złożyłam u pana starosty przed konferencją. Kolejna sprawa to należy podkreślić, iż w obecnej sytuacji są potrzebne natychmiastowe decyzje, a nie oczekiwanie na cud. Z informacji, które do nas docierają,
a dotyczą zadłużenia, wynika, iż szpital w tej chwili ma zaległości już nawet w ZUS-ie i za chwilę straci płynność finansową. Dlaczego mówię o tym wszystkim na konferencji? Szanowni Państwo, z niewiadomych dla mnie przyczyn starosta i zarząd powiatu kępińskiego nie raczy informować mnie o jakichkolwiek spotkaniach, które odbywają się w sprawie szpitala. Wybiera jedynie polityków PiS-u. Nie zależy mi na tym, aby pić kawki na eventach ze starostą. Natomiast moim obowiązkiem jest służyć mieszkańcom regionu powiatu kępińskiego. Po raz kolejny apeluję, aby starosta uszanował wolę blisko 5000 ludzi, którzy wybrali mnie, abym ich reprezentowała i broniła ważnych dla nich spraw. Dodam jeszcze, że 28 stycznia bieżącego roku złożyłam oficjalne pismo, zapytanie do starosty o sytuację personalną, finansową. Pytałam też o plan wyjścia z tego kryzysu. Z przykrością muszę stwierdzić, że najpierw starosta obśmiał moje pismo na społecznej radzie SPZOZ-u, a następnie przysłał bardzo ogólnikową odpowiedź, z której wynika jedno. Starosta i zarząd powiatu kompletnie nie wiedzą, co robić i nie mają żadnego pomysłu na kępiński szpital. Przykładem chaosu i braku pomysłu na rozwiązanie tego problemu jest próba wyprowadzenia przez starostę kępińskiego szpitala z sieci szpitali. Co po pierwsze jest niemożliwe i nierealne, a gdyby się wydarzyło, byłoby prawdziwą katastrofą dla kępińskiej służby zdrowia i w konsekwencji do upadku szpitala w Kępnie. Czy tego chce zarząd powiatu i starosta? Starosta zaprzecza, iż prosił premiera o wyprowadzenie kępińskiego szpitala z sieci szpitali. Na konferencji prasowej zorganizowanej w dniu przyjazdu wicepremier zdrowia do Kępna starosta zarzekał się, iż, cytuję, chcę w tym momencie definitywnie i stanowczo zdementować jakiekolwiek informacje, które miałyby być związane z wyjściem szpitala z tzw. sieci szpitali lub prywatyzacją szpitala, bo już takie doniesienia też słyszałem. To jest nieprawda. To, co się pisze, to, co się słyszy lub czyta w komentarzach, ma się nijak do rzeczywistości, powiedział starosta Kieruzal. Cytat za Radiem Sud. Tymczasem dotarłam do pisma datowanego na 28 stycznia 2019 roku, skierowane do premiera, które podpisał starosta kępiński. W pierwszym akapicie starosta napisał: w imieniu zarządu powiatu kępińskiego zwracam się do szanownego pana premiera z uprzejmą prośbą o rozważenie odstąpienia od finansowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach sieci szpitali i ryczałtowych płatności na kontrakty i przywrócenia poprzedniego systemu finansowania placówki. Pismo otrzymali oczywiście jedynie parlamentarzyści z PiS-u. Więc pytam, czy starosta zapomniał, co napisał w liście do premiera? Czy może nie czyta pism, które podpisuje, bo do premiera pismo przygotowała pani sekretarz? Czy wreszcie może starosta nie zna się kompletnie na służbie zdrowia i nieudolne działania próbuje przykryć kłamstwem? Mam wręcz wrażenie, iż działania i decyzje starosty są szkodliwe dla kępińskiego szpitala. My jako Koalicja Obywatelska domagamy się jawności i twardych danych. Nie można ukrywać dramatycznej sytuacji szpitala przed opinią publiczną. Co konkretnie robi zarząd, aby ratować szpital, oprócz zlecenia horrendalnie drogiego audytu? Jaką zarząd ma koncepcję ratowania placówki? Czy zarząd ma plan działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu? Kto będzie pełnił obowiązki dyrektora, kiedy dotychczasowemu skończy się okres wypowiedzenia? Czy zarząd jest gotowy, aby zgodnie z ustawą pokryć zadłużenie szpitala, które będzie narastało z każdym miesiącem? Czy zarząd w jakikolwiek sposób próbował pozyskać lekarzy? Sam audyt nie rozwiąże problemu. Powyższe pytania zostaną dostarczone staroście po zakończeniu konferencji. Dziękuję bardzo. Czy panowie chcą zabrać głos? No, ja mogę tutaj dopowiedzieć, że do tego apelu, który wystosowała pani poseł, że rzeczywiście w mojej ocenie największym problemem jest tutaj brak porozumienia i współpracy między starostą a aktualnym dyrektorem szpitala. Starosta przejął rolę dyrektora szpitala, zarządza tak naprawdę tą placówką, nie informuje aktualnego dyrektora o spotkaniach. My mamy dokumenty, tak, które na to wskazują, że
na bardzo ważnych spotkaniach, na którym tematyką jest sytuacja szpitala, dyrektor szpitala nie jest zapraszany. To jest, uważam, błąd, bo ten człowiek ma bardzo duże doświadczenie, on wie, co się w szpitalu działo, może powiedzieć, jakie błędy zostały popełnione, w jakim kierunku iść, no ale nikt nie służy, nikt nie chce posłużyć się jego wsparciem, pomocą. Także w jakiejś takiej współpracy, nie ma współpracy, jest konflikt i w takim atmosferze próbuje się zarządzać szpitalem. Zanim będzie nowy dyrektor, zanim wprowadzi nowy program, to już może być za późno. Trzeba działać szybko, trzeba szybko ratować sytuację szpitala i proponować jakieś konstruktywne rozwiązania. Ja mogę powiedzieć, że zarówno burmistrz, jak i Rada Gminy z wielką troską przygląda się sytuacji, która jest w naszym szpitalu. Jednakże z uwagi na to, że nie wchodzi to w zakres kompetencji naszych, oczekujemy też informacji od pana starosty, ewentualnie od zarządu, jakie kierunki i jakie rozwiązania będą w tym zakresie stosowane. Tylko tyle możemy powiedzieć, bo my nie jesteśmy władni, żeby tutaj cokolwiek działać w tym zakresie. Dziękuję.